Jezu, prosto w oczy. Witajcie serdecznie, stoimy właśnie przed kinem Majestic Bridge North. Kino powstało w 1937 roku, więc jest to też element historii. Właśnie wyszliśmy z pokazu filmu Hurricane, który w Polsce jest puszczany jako 303 Batalion. Coś takiego. Dywizjon 303. Muszę sprawdzić dokładnie co. Jakie wrażenia? Film naprawdę zrobiony dobrze, ale mógłby być zrobiony o wiele lepiej. Szybkie sceny walk trochę myliły kierunek widza. No, niezbyt do końca wiedział, co się dzieje, co się stało i nagle zupełnie inna scena. Historia pokazana w miarę przejrzyście, nawiązująca do normalnej historii i pokazująca fakty jak najbardziej. Moim zdaniem na oklaski zasługuje główny aktor. Boże, który Ivan Ryon? Jeden z nich. Wybaczcie, ale nie jest. Ivan to reżyser chyba. Nie wiem, który to. Nieważne. Angielski aktor, który nauczył się polskiego najprawdopodobniej tylko i wyłącznie fonetycznie, ale szło mu to dobrze. Może nie najlepiej, ale dobrze. Więc film się oglądał przyjemnie. Parę momentów wzruszających, niestety sam koniec, gdzie była pokazana parada, a wręcz nawet nie pokazana, tylko było powiedziane w radiu. Ten moment, w który film powinien wzruszyć, że powinny ci lecieć łzy wychodząc z kina, został tak spierdolony, że po prostu wyszedłeś, ja pierdolę, co ten reżyser zrobił. No. Więc no, ogólnie rzecz biorąc, na pewno warto obejrzeć, ale nie jest to kino oscarowe. Dziękuję.